Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl i dzisiaj słuchajcie, gorący test, a dokładnie będzie to test, słuchajcie, technologii AMD Mantle, czyli AMD Płaszcz. Kilka słów wstępu, samo AMD Mantle jest niskopoziomowym API. Cała technologia pozwala na skrócenie czasu, że tak powiem, żeby Wam to wyjaśnić w dość łopatologiczny sposób. Ma za zadanie poprawić linię porozumienia pomiędzy kartą graficzną a procesorem, co w efekcie ma poprawić wyniki w grach, czyli ilość zrenderowanych klatek na ekranie. Nie będę wchodził w szczegóły techniczne, bo nie o to chodzi, nie my od tego jesteśmy, my sprawdzamy, czy coś działa, czy nie. Jeżeli chodzi o samą procedurę testową, kilka słów informacji wprowadzenia, a potem przechodzimy już do takiego testu, można powiedzieć nawet na żywo. Przede wszystkim gra, słuchajcie, gra, na której będziemy testowali AMD Mantle, to oczywiście Battlefield 4 i będziemy to robili tylko i wyłącznie w multiplayer na ustawieniach, słuchajcie, wysokich. To nie będą ultra, to będą ustawienia wysokie. Dlaczego? Ponieważ tutaj AMD zapowiadało, że przede wszystkim technologia ta da się odczuwalnie odczuć w przypadku zestawów średnich i słabych. I takim zestawem, powiedzmy, ze średniej półki będzie nasz testowy FX6300 bez podkręcania w połączeniu, słuchajcie, z kartą graficzną AMD Zephyr Radeon HD 7770. Też bez dodatkowego podkręcania. Natomiast sprawdzimy sobie również, jak sprawdzi się w przypadku mocniejszej jednostki AMD Mantle i czy tutaj też możemy liczyć na zysk. I tutaj będzie FX6300, ale podkręcony do 4,4 GHz i w połączeniu z kartą graficzną też Zephyr, natomiast będzie to Radeon R9290. Gość będzie tutaj można obserwować w zasadzie na dwóch monitorach. W przypadku gry. W prawym górnym narożniku zieloną czcionką będą FPS-y, a tutaj będzie taka niewielka informacja, bardziej dla mnie niż dla Was, ale też Wam to pokażę, która będzie nas informowała, czy Mantle, czy DirectX jest akurat aktywne, ponieważ nie będziemy dzisiaj mierzyli sobie Frapsem. Fraps jeszcze nie potrafi tutaj działać z Mantle i po prostu nie pokazuje FPS. Na drugim monitorze będziemy obserwowali, co się dzieje z procesorem, jak on jest wykorzystywany, a także co się dzieje z kartą graficzną i jak ona jest wykorzystywana. Jeżeli chodzi o polecenia, którymi będziemy sobie sprawdzali te ilości FPS, to ja tutaj mam otwarty notatnik. I teraz tak, pierwsze polecenie da nam informację właśnie o tym, czy akurat gra działa w ustawieniach i informacja sprzętowa, i jakie ustawienia, czy to są właśnie DirectX, czy Mantle. Niżej polecenie pozwala na wyświetlanie klatek na sekundę, właśnie w tym prawym narożniku, o czym Wam mówiłem. Natomiast następne dwa polecenia pozwalają na zapisanie danych do logu, do pliku arkusza kalkulacyjnego, w którym mamy frame time, czyli czas ramek, że tak to w skrócie określę, i to będziemy musieli sobie przeliczyć na realne FPS-y, z których potem wyciągniemy wartość minimalną i średnią. To też pokażę, jak Wam zrobić, jak taki plik w ogóle ugryźć i jak przeliczyć właśnie frame time na FPS. Zaczynamy. Słuchajcie, pierwszy test będzie obejmował, teraz tak, w ogóle sam test będzie trwał około 5 minut. Zarówno dla DirectX 11, jak i dla Mantle. Do góry mamy informację, że w tej chwili gra będzie testowana właśnie w trybie DirectX, a w prawym górnym narożniku będą FPS-y. Ok, słuchajcie, mam akurat początek rundy, komenda jest wpisana, ja zaczynam grę i jednocześnie sam pomiar, może wychodzę tutaj z konsoli i będę tak sobie grał około 5 minut, normalna rozgrywka, tak, czyli trochę biegania, trochę jakiś tam, powiedzmy, maszyn. Jeszcze pokażę Wam ustawienia grafiki, tryb DirectX Full HD i wysoka szczegółowość detali. Muszę szybko się stamtąd wydostać gdzieś, bo zaraz. Zaraz bym zginął. Okej, wracam do Was za chwilę już z Mantle.
Słuchajcie, pierwszy plik już jest gotowy. Znajdziecie go w katalogu dokumenty swojego użytkownika Battlefield 4. I nosi on nazwę File Time Log i w tym przypadku 001. Otwieramy go, słuchajcie, otwiera nam się normalny arkusz kalkulacyjny. I teraz dane dostajecie właśnie w takiej postaci. W jednej kolumnie, w kolumnie A, macie informację frame time, to nas będzie interesowało właśnie. CPU frame oraz GPU frame. To musimy w ogóle zamienić sobie na faktyczne dane liczbowe. Zaznaczamy całą kolumnę, przechodzimy w opcję dane, a następnie tekst jako kolumna. Zaznaczamy sobie rozdzielony, przechodzimy dalej, tabulator i przecinek. On będzie nam oddzielał nasze dane. Klikamy dalej, zakończ i całość mamy już rozdzieloną. Nas interesuje tylko frame time, to sobie możemy na razie odpuścić, więc zaznaczamy z powrotem kolumnę A, gdzie mamy właśnie frame time, przechodzimy do narzędzi głównych, następnie znajdź, zmień. I tutaj wybieramy kropkę i zamieniamy ją na przecinek. Po prostu to wpisujemy ręcznie z klawiatury, a następnie zmień wszystko. W ten sposób otrzymujemy faktyczne dane liczbowe, doda się przeróbki. Jak widzicie, no 12 FPS tam nie było. Dlaczego? Dlatego to trzeba sobie teraz przeliczyć z milisekund na FPS-y. Ja sobie tworzę więc następną kolumnę, będę w zasadzie którą, gdzie będą FPS-y. I teraz słuchajcie, wpisujemy równa się 1000, bo sekunda ma 1000 milisekund, a następnie dzielimy to, słuchajcie, przez wartość kolumny właśnie frame time. I Enter. W tym momencie dostajemy realny wynik w FPS-ach. Oczywiście z dużą dokładnością, która tak naprawdę jest nierealna, więc to będzie trzeba później pozaokrąglać. Wystarczy teraz kliknąć na ten mały prostokącik na dole i przeciągnąć, aż dojedziemy do wszystkich danych. Z uwagi na ilość tych danych, trochę tego tutaj będzie. Ja Wam zaraz pokażę, jak to będzie wyglądało dalej. Mamy zaznaczone teraz wszystkie dane. Ja przede wszystkim chcę sobie je skrócić. Najpierw dodaję miejsce dziesiętne, a następnie redukuję całe, żeby nie było miejsca po przecinku, no bo nierealnym jest móc pokazać komuś różnicę pomiędzy na przykład 0,5 FPS-a a 0,8 FPS-a, tak? No jest po prostu nierealne. Czasami zdarzają się takie, widzicie, wartości dziwne, natomiast no w przypadku takiej ilości danych to i tak zostanie tak naprawdę pominięte. Mnie teraz interesują dwie wartości. Średnia i najniższa, tak? Czyli wpisujemy średnia, a poniżej minimum. I teraz tak, zaznaczam sobie kolumnę poniżej, komórkę poniżej i z autosumowania wybieram wartość średnia i Enter. Średnia ilość FPS to 77. Sobie tutaj to mogę przepisać dalej. To usuwam, bo to oczywiście jest mi niepotrzebne. Z powrotem rozwijam autosumowanie i wybieram minimum. I w minimum to było 1. No, taki drop się tutaj gdzie zdarzył, przynajmniej według programu. To są moje dwie wartości dla Radeona R9290. To sobie mogę scalić i na przykład tutaj zaznaczyć, że to jest właśnie R9290 DirectX, tak? To mogę sobie nawet zapisać. Ja jeszcze tego zamykał nie będę. I uruchamiamy grę, ale tym razem właśnie z Mantle. Gra, słuchajcie, już odpalona. I w menu, w opcjach gry, zmieniamy sobie z graficzna API DirectX 11 na Mantle. Schodzimy niżej, zastosuj ustawienia obrazu, tak, a następnie wychodzimy, a tyle włączyłem przez przypadek i też zapisujemy ustawienia. Znów i bardzo ważna informacja. Niestety, ale takie zatwierdzenie zmian nie powoduje nam, że będziemy mieli tutaj już właśnie aktywny Mantle. Zaraz zobaczcie. Render. Zobaczcie. Widzicie? Cały czas mamy aktywny tryb DirectX 11, dlatego, żeby aktywować faktycznie Mantle, musimy grę uruchomić ponownie.
Moi drodzy, słuchajcie, następna mapa, duża mapa, żeby też mniej więcej oddać chociaż trochę charakter rozgrywki, jest załadowana. FPS-y cały czas możecie obserwować w górnym rogu. No i zobaczcie, technologia Mantle dopiero teraz po ponownym restarcie jest aktywowana. Zanim przejdziemy sobie dalej do pomiaru, ja tutaj Wam od razu uszykuję całość, bo chcę, żebyście widzieli, jak obciążany jest procesor i karta graficzna właśnie z wykorzystaniem tej technologii. Ja już tutaj zaraz będę sobie wpisywał komendę i zaczynał powoli drugi test. I już pomiar leci, także ja zaczynam rozgrywkę, a Wy możecie obserwować, jak wygląda wykorzystanie zarówno karty graficznej, jak i właśnie procesora. O, rozwinąłem. Okej. Ona się będzie odradzali. No niestety bez tego się nie da, bez zginięcia. No, zobaczymy, co tu mamy. Teraz się odrodzimy w pojeździe. Wtedy był helikopter, teraz helikoptera nie ma, ale nic nie szkodzi. Też pojazd to pojazd. Testy z Radeonem, słuchajcie, zakończone tym R9290 i czas teraz na Radeona zdecydowanie mniej wydajnego, czyli HD7770. Instaluję w obudowie i ruszamy z testami dalej. Słuchajcie, ustawienia graficzne niezmienione, z tym, że już Radeon 7770, co widać zresztą. Tym razem zaczynamy od testu z Mantle. Ja już mam komendę wpisaną i wracam do Was za chwilę. Słuchajcie, teraz widzicie podgląd podczas tego pierwszego testu właśnie z aktywną technologią Mantle na Radeonie HD7770. Ja chciałbym zwrócić Waszą uwagę przede wszystkim na wykorzystanie procesora, który w tym momencie, jak widzicie, ogólny wynosi około 50% i wykorzystanie karty graficznej. Karta ta, no, nie da się ukryć, nie należy do konstrukcji najmocniejszych, tak? I też nie ma takich dropów, jest cały czas wykorzystywana niemalże na 100%, bo tam, zobaczcie, 98-99% idzie praktycznie non-stop. No i karta jest tak słaba do tej gry praktycznie, że można powiedzieć, że procesor się nudzi. O, udało mi się kogoś zabić. Natomiast teraz popatrzcie tutaj na grę i na klatki w ustawieniach wysokich, słuchajcie. Zobaczcie, ile FPS jest renderowane na chwilę obecną. To jest około 20 kilku klatek na sekundę. I jeszcze dla potwierdzenia pokażę Wam od razu szybko ustawienia. Grafika wysoka. Ok, biegną, bo mi zaraz gdzieś tam ktoś szczeli. O, już właśnie dostałem. No nic. Lecimy dalej, zaraz się gdzieś odrodzimy. No i możecie popatrzeć przy tej okazji od razu, jak wygląda płynność tej gry właśnie na tak, no, stosunkowo słabym, tak, zestawie i przy takiej ilości klatek na sekundę. Słuchajcie, teraz lecimy sobie już z trybem DirectX 11. Myślę, że może to być widoczne. I możecie obserwować klatki po prawej stronie w górnym rogu. Możecie również zobaczyć, jak płynna jest gra. Przy takich ustawieniach to są cały czas, przypomnę, wysokie. Natomiast popatrzmy teraz, co się dzieje w przypadku wykorzystania właśnie procesora. O, zdążę? A nie, zdążyłem się, zabiłem, nic nie szkodzi. I karty graficznej. Zaraz jak się odrodzę, to myślę, że to powinno być widoczne, że wygląda na to, że procesor jest tutaj troszkę jednak mocniej wykorzystywany niż miało to miejsce wcześniej. Chociaż chyba jest prawie, że to samo. Karta graficzna, o kurczę,
Już zostałem, na dzień dobry. Dobra. Nie zginęło, na szczęście zdążyłem uciec z pojazdu. W przypadku procesora to jest cały czas 50 kilka procent, w przypadku karty graficznej niemalże non stop, właśnie 98-99%. Zobaczymy, jak całość będzie wyglądała w przypadku już gotowego testu. Także ja do Was wracam już z podsumowaniem i wynikami. Słuchajcie, moi drodzy, jestem już prawie że przy końcu, natomiast to jeszcze jednak nie będzie koniec. Dlaczego? Zobaczcie na wyniki do tej pory. Jeżeli chodzi o kartę graficzną 290, to w przypadku też, gdzie procesor był podkręcony, zysk z aktywną technologią Mantle był znaczny. 23 FPS. To nie jest mało. Natomiast w przypadku karty HD 7770 przy standardowych testach gra z aktywną technologią Mantle miała średnio kilka FPS-ów mniej niż w DirectX. Postanowiłem więc test ponowić, ale i z podkręconą kartą graficzną, i z podkręconym procesorem. Zysk wydajności, jak widzicie, jest kilku klatek, natomiast cały czas utrzymuje się tendencja, że aktywna technologia Mantle powoduje jednak ciupkę gorsze działanie gry. Jeżeli chodzi więc o dalsze testy, w tym momencie zrobi jeszcze jeden test z radonem właśnie R9-290, natomiast nie będzie podkręcony procesor. Dodatkowo wyłączę jeszcze tryb turbo, tak żeby cały czas szło tylko standardowo 3-5 GHz i zobaczymy, jak wyniki będą wyglądały ponownie. Moi drodzy, słuchajcie, dosłownie za moimi plecami już są wyniki tej, tak naprawdę, jak się okazuje, w zasadzie pierwszej części testu. Ja zdawałem sobie sprawę, że nie będzie to temat w zasadzie łatwy do ugryzienia, natomiast nie spodziewałem się, że może być aż tak ciekawie. Dlaczego? Zacznijmy od wyników na karcie graficznej od Sapphire Radeon R9-290. Słuchajcie, tutaj faktycznie jak najbardziej niskopoziomowe API AMD się sprawdziło i przyrost klatek z aktywną technologią na procesorze FX6300 i podkręconym, i niepodkręconym, co sobie dodatkowo zrobiliśmy, okazał się dość znaczny. Jeżeli chodzi o porównanie, to pewnie ciekawe dla Was spostrzeżenie jest to, że w przypadku procesora niepodkręconego tych FPS maksymalnych, czy inaczej średnich, było więcej niż w przypadku nawet podkręconego procesora. Tak mogło się stać z uwagi na to, że pamiętajcie, cały czas rozmawiamy o multiplayer i te wyniki nie są ze sobą bezpośrednio porównywalne. Chodzi o zachowanie tutaj tej różnicy, chociaż muszę przyznać, że była stosunkowo duża. W każdym bądź razie tutaj technologia Mantle nie zawodzi, brawo dla AMD, bo te słupki nie okazały się tylko nie wiadomo jak pustymi, wywindowanymi. Szkoda, że to jest na razie tylko Battlefield. Natomiast idziemy sobie dalej. Testy na karcie też za Fire, ale HD 7770 cały czas tym samym procesorem, można powiedzieć średnie klasy konstrukcja i też w przypadku układu podkręconego i niepodkręconego. Tutaj bardzo ciekawe spostrzeżenie, słuchajcie, wraz z aktywacją technologii Mantle ilość generowanych klatek na sekundę delikatnie spadła w porównaniu do DirectX. Ja te testy powtarzałem jeszcze kilkakrotnie, już w tym momencie prawie północ, słuchajcie, dochodzi, bo no nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Przecież ta technologia miała pomóc, tak, a nie zaszkodzić. I wniosek jaki nasuwa się na chwilę obecną. Zwróćcie uwagę na procesor, który był takim średniakiem. I teraz tak, karta graficzna w przypadku HD 7770 jest mniej więcej na poziomie procesora, tak? Czyli taki zestaw jest bardzo zbilansowany, tak? W porównaniu do, powiedzmy, płet wydajnościowych. I tutaj technologia Mantle, można powiedzieć, że delikatnie szkodzi, ponieważ ona tak naprawdę, zdejmując część pracy z procesora, tak? Nie pozwala, czy inaczej, zdejmując część pracy z procesora, powoduje, że w zasadzie tych klatek generowanych ostatecznie jest mniej. Przynajmniej na to na razie wskazują testy. Niewiele, ale zawsze jest mniej, jest gorzej niż było z DirectX. Natomiast w przypadku, kiedy mamy bardzo mocną kartę graficzną, taką jak na przykład właśnie R9-290,
to technologia Mantle tak naprawdę pozwala na to, czy zdjęcie zadań z procesora, czy po prostu jego lepsze wykonanie, lepsze wykorzystanie na rozwinięcie skrzydeł przez wydajne karty graficzne, tak? Czyli w tym momencie technologia Mantle zadziałała tak, jak powinna, tak? I najsłabsze ogniwo w całej platformie, czyli w tym momencie procesor, został w dużym stopniu wyeliminowany i karta graficzna mogła o wiele lepiej rozwinąć skrzydła, stąd te wzrosty wydajności. Natomiast, jeszcze raz przypomnę, jeżeli mamy kartę graficzną słabszą, to ta technologia tak naprawdę może zadziałać odwrotnie i tych FPS będzie mniej. To na pewno nie jest test ostateczny, mam tu tylko w zasadzie jeden procesor i tylko dwie karty, dlatego będą one dalej kontynuowane i uzupełniane. W następnej kolejności ja w tym tygodniu uruchomię też tą drugą platformę Intela, czekam za płytą od Asusa i chcę uzupełnić jeszcze testy o kolejne dwie karty od AMD. Coś, co będzie pomiędzy Radeonem 7770 a właśnie R9290 i kartę, która będzie jeszcze słabsza od 7770. I sprawdzimy, czy w przypadku, jeżeli będziemy mieli kartę mocniejszą od procesora, też mocniejszą wyraźnie, ale nie zdecydowanie jak w przypadku R9290, czy będzie wzrost ilości klatek na sekundę wraz z aktywną technologią Mantle, a czy w przypadku słabszej karty graficznej jeszcze od 7770 po aktywacji technologii Mantle, czy też będzie ten spadek FPS. Zobaczymy, czy to się wszystko zachowa. Na chwilę obecną jak najbardziej ta technologia pomaga w przypadku, kiedy mamy mocną kartę graficzną, a słaby procesor. Natomiast w przypadku, kiedy mamy podzespoły mniej więcej nawet z tej samej półki, to tutaj lepiej gra wychodzi w przypadku DirectX 11. To są wnioski na tą chwilę, to nie są jeszcze wnioski ostateczne. Ja zapraszam Was serdecznie, słuchajcie, na nasz portal. Link tradycyjnie znajdziecie w opisie filmu, bo tam znajdziecie i te wyniki, które są tutaj za mną, które Wy też widzieliście tutaj na dole, ale możecie się im przyjrzeć dokładniej, jak i również informacje o całej platformie testowej oraz o metodyce. I oczywiście również będzie tam też podsumowanie testów na chwilę obecną. Także ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach, a do Mantle na pewno wrócimy.